Kolejne wyzwanie i kolejne pytanie to, czy chmury w bibliotekach są rozpoznaną i przyswojoną technologią? Na to pytanie odpowie pan dr Aleksander Radwański z Zakładu Narodowego imienia Mossolińskich we Wrocławiu. Bardzo proszę, panie doktorze. Proszę państwa, zadawanie takich fundamentalnych pytań na konferencjach, gdzie wiele osób już jest zaawansowane we wdrażaniu technologii, no czasami budzi kontrowersje, ale ja mam takie skrzywienie akademickie, które polega na tym, że jak zaczynamy o czymś mówić, to dobrze jest zdefiniować, o czym właściwie mówimy. I generalnie rzecz biorąc, temu jest poświęcone moje wystąpienie, a poza tym kwestii, czy właśnie ta technologia, jak ją sobie zdefiniujemy, jest już dla bibliotekarzy no, taką technologią użytkową, którą wdrażają i której wszystkie możliwości wykorzystują. A więc chciałbym zacząć od przedstawienia takiej piramidki, która obrazuje, no, jak w praktyce wdrażane są technologie informatyczne. Mamy zwykle jakieś dane, które umieszczamy w aplikacjach, którymi są systemy biblioteczne, bazy danych. Te aplikacje są w jakimś środowisku systemowym umieszczone. Wreszcie to środowisko jest uruchomione na jakimś sprzęcie, a sam sprzęt musi być gdzieś zlokalizowany fizycznie, więc musi gdzieś stać. I oczywiście bibliotekarzy jako fachowców interesują głównie dane. Mniej tutaj wagi przywiązujemy do tego, jaką to technologią jest zrealizowane, ale zjawisko chmur obliczeniowych pojawiło się również w związku z tym, w jaki sposób radzono sobie z wirtualizacją poszczególnych tych warstw. Więc pierwszym pomysłem na to, żeby się pozbyć części problemów technicznych, była kolokacja. I ona pozwalała wyeliminować problem utrzymywania specjalnych serwerowni, wydzielonych pomieszczeń o specjalnych reżimach. Kolokacja, czyli przeniesienie sprzętu tego centralnego, a więc serwerów, przełączników sieciowych, po prostu poza własną infrastrukturę, a więc do jakiegoś centrum obliczeniowego wyspecjalizowanego w tego typu usługach. No, na terenie uczelni, no to oczywiście ta kolokacja mogła się odbywać do na przykład centrum obliczeniowego uczelni, prawda? I w ten sposób biblioteka mogła się pozbyć kwestii przetrzymywania czy wydzielania przestrzeni fizycznej dla sprzętu. Drugim jak gdyby etapem było w ogóle przeniesienie całej infrastruktury, a więc nie tylko umieszczenie własnej infrastruktury u kogoś, ale po prostu wynajęcie jej. I w ten sposób powstał taki model Infrastructure as a Service, który po prostu polega na tym, że no, nie kupujemy w ogóle sprzętu, na którym użytkujemy swoje systemy, tylko dzierżawimy go. I to pozwoliło nam wyeliminować tą warstwę. Potem pojawiła się kolejny taki etap wirtualizacji, który pozwolił z kolei uniezależnić się od kwestii środowiska systemowego. No bo jeżeli możemy wynająć sprzęt, no to można wynająć ten sprzęt również z jakimś systemem operacyjnym i skoncentrować się wyłącznie na kwestii doboru, instalowania, utrzymania aplikacji. Ale oczywiście to nie koniec, bo nastąpił kolejny krok, gdzie sam software stał się usługą sieciową i w ten sposób no, nastąpiło już uwolnienie zupełnie od problemów związanych z pracami technicznymi, stricte informatycznymi.
dzięki czemu można się było właśnie skoncentrować na tym ostatnim etapie, ale okazało się, że on również może podlegać wirtualizacji, a więc pojawił się taki model jak Data as a Service w tym momencie zostaliśmy zupełnie już jak gdyby uwolnieni od informatyki. Chciałem to Państwu jak gdyby jeszcze raz uzmysłowić, żeby ta idea chmur nie była taka nieokreślona, tylko ona wynikała z pewnego myślenia o tym, jak właśnie stosować informatykę w sposób taki, żeby użytkownik końcowy nie musiał się zajmować wszystkimi warstwami technicznymi tej informatyki. I oczywiście te kolejne warstwy i pojawiające się kolejne usługi, one nie wygenerowały jak gdyby automatycznie cloud computing, tylko okazało się, że od poziomu software as a service, a więc od poziomu oprogramowania jako usługi sieciowej, żeby zrealizować to praktycznie, no trzeba już dysponować technologią o dużej mocy przetwarzania, a taką technologię dają tylko w chmury. Stąd też chmura pojawiła się jako po prostu konkretna technologia realizująca kolejne etapy wirtualizacji, ale to jest tylko jak gdyby jeden aspekt. Drugim aspektem chmur, czyli cloud computing, jest możliwość obsługi wielkiej liczby zdarzeń w czasie rzeczywistym. Kiedy mówimy o wielkiej liczbie zdarzeń, mamy na myśli tutaj miliardy zdarzeń na sekundę. No, żadna klasyczna infrastruktura nie jest w stanie obsłużyć tego typu procesów. Musi to być właśnie zredystrybuowana infrastruktura informatyczna, która poprzez odpowiednio zaprojektowane węzły będzie dzielić przetwarzanie na odpowiednie wątki, które są ze sobą w różnych relacjach takich poziomych sprzężone i dzięki temu można tą wielką liczbę zadań przetwarzać właśnie w czasie rzeczywistym. I wszyscy znają taką najpopularniejszą realizację tych możliwości chmury, jaką jest Facebook, bo każda informacja trafiająca na tablicę dowolnego użytkownika pojawia się dość szybko na kontach innych użytkowników, którzy są w relacji z tym użytkownikiem jakiś, a dzieje się to wszystko w infrastrukturze, w której jest zalogowanych co najmniej kilkaset milionów ludzi naraz, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek klasyczny serwer, czy nawet centrum danych było w stanie takie zjawisko obsłużyć. I to jest jak gdyby drugi aspekt, który jest zupełnie odrębny od tego, jak działa cloud computing jako technologia, która pozwala na daleko posuniętą wirtualizację. Kolejnym aspektem, który związany jest z chmurą, jest możliwość umiejscowienia w niej zasobów w taki sposób, żeby one podążały za użytkownikiem. A więc niezależnie, gdzie do tej chmury się podłączymy, czy w naszym miejscu pracy, czy w domu, czy wyjeżdżając gdzieś nawet za granicę i z jakiegoś urządzenia mobilnego się podłączając do chmury, mamy cały czas do dyspozycji swoje dokumenty, swoje zakładki, swoje ustawienia, swoje ulubione obrazki. I oczywiście to wymaga, żeby ten transfer informacji odbywał się bardzo szybko i jest on dzięki chmurze właśnie realizowany na wielką skalę, więc dla dużej liczby użytkowników równocześnie.
Bardzo często kojarzy się cloud computing z mobilnością, znaczy coraz częściej właśnie kojarzy się cloud computing z mobilnością, ale no, zapewnienie danej aplikacji cech mobilnych, a więc możliwość dostępu do niej z różnych urządzeń, również urządzeń przenośnych, nie jest jak gdyby koniecznie w sposób nieunikniony związana z chmurą. Równie dobrze usługi mobilne mogą być serwowane przez inne struktury. Jeszcze 5 minut zostało. Informatyczne? Już się będę streszczał. Ale bardzo często właśnie, jeżeli rozumiemy przez mobilność właśnie wejście do takiego poziomu, gdzie już mamy dane jako usługę sieciową, no to wtedy oczywiście tylko przy pomocy cloud computing możemy to zrealizować. Bardzo często kojarzy się również chmurę z deszczem usług. Tutaj nie będę tego wyjaśniał, wszyscy to Państwo znają, wszyscy z tego korzystają. W każdym razie jest to jak gdyby kolejne oblicze chmury. No i teraz do rzeczy. Czego używają biblioteki? Przede wszystkim używają tych usług, prawda? Dlatego, że z tego można skorzystać najszybciej i daje to dość szybko wymierne rezultaty. Jak mi się wydaje, większość implementacji takich usług cloud computing jest oparte właśnie na wykorzystywaniu powszechnych usług sieciowych. Zalety takiego podejścia to jest to, że bibliotekarze wchodzą w to samo środowisko, gdzie są czytelnicy. Nie zmuszamy czytelników do tego, żeby wnikali w jakieś specjalne środowiska konstruowane sztucznie, tylko idziemy za nimi. No nie ma kosztów inwestycyjnych, bo usługi są powszechne i do pewnego stopnia, szczególnie w przypadku małych bibliotek, można korzystać z darmowych wersji tych serwisów. Oczywiście, jeżeli myślimy o poważniejszym i na większą skalę zastosowaniu tych rzeczy, no to musimy już tutaj zainwestować trochę w płatne usługi sieciowe u tych samych dostawców zresztą, ale one mają trochę inne cechy, większą stabilność itd. Jeżeli chodzi o problemy, które się z tym wiążą, nie zawsze w bibliotekach jest jasna strategia co do tego, jak w ogóle traktować te usługi w sumie, prawda? A więc jest ktoś, kto bawi się tam Twitterem, ktoś inny zajmuje się Facebookiem, ale bardzo często te osoby nie uzyskują w swoich serwisach efektów synergii, tylko każdy kanał jak gdyby ma swoją własną dynamikę. I właśnie nie zawsze jest to w jakiś sposób koordynowane. Systematyczna aktualizacja to jest drugi problem, dlatego że zrobić stronę na Facebooku czy konto na Twitterze jest to 5 minut, natomiast sprawić, żeby ono było odwiedzane i interesujące, to jest sprawa zupełnie odrębna i tutaj właśnie potrzebna jest ta systematyczna aktualizacja, a do tego potrzebny jest zespół redakcyjny i tutaj w sądzie taką, którą przeprowadziłem, z tej sądy wynika, że w niewielu bibliotekach w ogóle myśli się takimi kategoriami, że taki zespół redakcyjny jest potrzebny. Bibliotekarze jak gdyby robią, zasilają te media społecznościowe trochę tak na marginesie w swojej głównej działalności zawodowej. Czego biblioteki właściwie potrzebowałyby od chmury? Więc tak, na pewno przeniesienia infrastruktury informatycznej, bo dlaczego jako bibliotekarze mamy się zajmować informatyką, prawda? Jest to bardzo wygodne i możemy w tym momencie przestać to robić. Czy potrzebujemy obsługi wielkiej liczby zdarzeń w czasie rzeczywistym? Moim zdaniem nie, ponieważ nawet w największej bibliotece mamy do czynienia no, z wielkością rzędu tysięcy zdarzeń, a nie milionów czy miliardów, prawda? W związku z tym tego aspektu cloud computing raczej nie będziemy wykorzystywać. Czy będziemy wykorzystywać zasoby podążające za użytkownikiem? I tak i nie, pod warunkiem, że najpierw on te zasoby będzie u nas miał, prawda? A więc to nie tylko chodzi o informacje o koncie czytelnika, nie tylko możliwość rezerwacji, no ale w przypadku bibliotek udostępniających zasoby elektroniczne, to czytelnik może się zacząć dorabiać własnych zasobów w pewnym momencie, które będzie chciał mieć dostępne wszędzie. W związku z tym ta odpowiedź jest taka dwojaka. W kwestii mobilności podobnie.
A więc mobilność nie musi warunkować koniecznie cloud computing, ale to jest wygodna platforma dla zapewnienia. Czy będziemy deszczem usług obdarzali naszego użytkownika? No chyba nie, prawda? Raczej będziemy się starali globalne usługi oferowane w sieci wykorzystać dla biblioteki. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że biblioteka będzie generowała kilkadziesiąt nowych usług, którym będzie użytkownika zasypywać. Trzeba pamiętać o tym, że użytkownik od biblioteki głównie chce dostępu do tekstu, a nie jakichś bardzo wyszukanych czy zabawnych interfejsów, prawda? Żeby sobie tam mógł poklikać. Ostatnia minuta. Już kończę prawie. I teraz, na co biblioteki nie są jeszcze gotowe? To jest oczywiście uogólnienie, dlatego że jedne są bardziej, inne są mniej, ale generalnie rzecz biorąc, w tej chwili niechętnie bibliotekarze myślą o tym, żeby przenieść do chmury swój system biblioteczny. Nie zawsze to też jest możliwe z punktu widzenia przepisów formalno-prawnych. Jest kwestia rozstrzygnięcia ochrony danych osobowych, czy jest możliwe przeniesienie na przykład właśnie kartoteki czytelników z zachowaniem wszystkich tych uwarunkowań wynikających z ustawy. Ale generalnie rzecz biorąc, nie czujemy jeszcze chmury jako takiego bezpiecznego środowiska, w którym by nam nic nie zginęło, prawda? W związku z tym, tak jak mówię, niechętnie myślimy o tym, żeby system biblioteczny się tam znalazł. Informacje o zasobach biblioteki na pewno powinny być w chmurze i co do tego nie ma dwóch zdań. W jaki sposób się tam znajdą, to już jest kwestia do rozwinięcia, na który nie ma tutaj za bardzo czasu. Rozbudowa zasobów czytelnika i to do cloud computing bardzo się nadaje, żeby właśnie czytelnik mógł mieć wszędzie dostęp do tego, co sobie w bibliotece zrobi. No i wreszcie temat, o którym bibliotekarze już w tej chwili zupełnie niewiele myślą, a więc o tym, że biblioteki mogą być postrzegane tak samo jak pewna usługa globalna, prawda? A więc czytelnik coraz rzadziej ma ochotę chodzić po katalogach, nawet katalogach centralnych i w nich wyszukiwać ciągle tego samego, prawda? Bardziej by chciał pójść w jedno miejsce, zadać jedno pytanie i na przykład mieć aplikację, która mu pokaże, w jakiej najbliższej mu fizycznie lokalizacji dostanie tą książkę, a nawet móc ją zarezerwować. No ale to, proszę Państwa, wymaga bardzo wielu zabiegów, między innymi związanych z interoperacyjnością systemów bibliotecznych. Do tego nie wystarczy, że Z3950 i jakaś tam wymiana danych bibliograficznych. Byłyby potrzebne wymiana statusów o wypożyczeniach, zautomatyzowanie przepływu informacji pomiędzy bibliotekami na temat rezerwacji, wypożyczeń międzybibliotecznych i tak dalej. I tutaj może być kłopot, dlatego że systemy różnych dostawców niekoniecznie będą chciały ze sobą współpracować. I teraz tak, no podsumowanie jest może niezbyt odkrywcze, ale taki jest stan rzeczy na dzisiaj. Nie widać, żeby biblioteki w jakiś szczególny sposób wykorzystywały w tej chwili potencjał cloud computing, ale ten potencjał dla bibliotek myślę, że jest jeszcze do odkrycia. I postaram się więcej na ten temat napisać w pełnym tekście i polecam lekturę za jakiś czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi Aleksandrowi Radwańskiemu za interesujący wykład.